rozsmakowani w kulturze. Bardzo się cieszę, że miałam okazję poznać tak fantastyczną grupę ludzi młodych duchem, którym chce się angażować w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Seniorki i seniorzy, z którymi pracowałam, zarażają energią i chęcią do działania. Tak trzymać i sama jestem bardzo ciekawa, jaki jest tych naszych działań finał. W działaniach dramowych, integracyjnych byliście cudowni, bardzo otwarci, ciekawi, chętni do przekraczania jakichś granic, barier. Dzieliliście się fantastycznymi historiami, waszym doświadczeniem, które jest bezcenne, także zarażajcie tym innych i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Cieszę się, że mogłam was poznać. Teraz tak człowiek potrzebuje takiego towarzystwa w swoim wieku, takiego, no, żeby pośmiać się, porozmawiać, no i nawet powygłupiać, jak się tutaj mówi. I jeszcze goręcej. W ogóle okazuje się, że łąka się dla mnie skończyła, bo zaczęła się Sahara. Bardzo ciekawie, fajnie i mam wrażenie, że tak się powrót do dzieciństwa, że tak powiem, do takiej beztroski dzieciństwa, taka zabawa beztroska, można powiedzieć. Możemy zapomnieć o swoich kłopotach i wszystkim, bo tutaj jesteśmy zgraną grupą i wesoło nam jest. Wanda. Wanda. Jadzia. Jadzia. Spotykamy się tu wszyscy, no, 60 plus w jednym wieku, to rozumiemy sytuację, jakie tutaj mamy. Bawimy się dobrze. Ja na przykład spotykam się z rowerzystami, jeździmy po rajdach, nie? Jest inne podejście, rozmowy, co się dzieje. No, niektórzy są zaskoczeni, że to w gminie takie coś się tutaj dzieje, nie? Co niektórzy by chcieli też brać udział w tych warsztatach. To jest nasz przepis na dobrą współpracę. Uznaliśmy, że to są takie ważne wytyczne dla naszej grupy do wspólnej pracy. Bardzo fajne zajęcia, trochę ruchu jest, trochę tak towarzysko się człowiek rozrywa, no i sporo się może nawet nauczyć, no tak od strony psychologicznej się poznajemy, co dla mnie to jest takim wielkim zaskoczeniem, bo nigdy nie miałam z tym do czynienia, ale naprawdę bardzo miło. Pani prowadząca jest przesympatyczna, że jestem zaskoczona nawet, że te zajęcia w takiej formie właśnie tak nam odpowiadają. To jest takie oderwanie się od codzienności. Każda z nas, mimo że już ma tam koło 70, i to jest takie oderwanie się od takiego życia codziennego, wyjście, czeka się na to spotkanie, bo naprawdę jest tu bardzo sympatycznie. Czekałam z wielkim utęsknieniem na te dzisiejsze zajęcia, bo to tydzień temu jak były. Wie pan, ja jestem emerytowaną nauczycielką, ja pracowałam z dziećmi dużo właśnie w takim przeróżnym ruchu.
I to mi potrzeba było, bo nie mam takich zajęć i takich czynności wykonywanych, jak są tutaj właśnie. Wspaniale się czułam. Czułam się tak, jakbym to była wśród swoich uczniów w szkole. I uwielbiam przeróżne takie właśnie zabawy. A prowadząca wymyśla wspaniałe. Wspaniałe na przykład z poprzednich zajęć, dzisiejsze. Jestem bardzo zadowolona. Pierwsze warsztaty z rękodzieła artystycznego dotyczyły narzutu gipsu, technika wyrabiania gipsu i formowania go w różnoraki sposób. Seniorzy byli bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni. Te zajęcia wprawiły w taką euforię, mogłabym powiedzieć nawet. Bawili się jak dzieci w przedszkolu. Seniorzy formowali różnego rodzaju świeczniki. Także udało się uformować herb gminy Żgów. Pierwsze spotkanie z rękodzieła artystycznego dotyczyło formowania świeczników i różnych rzeźb. W kolejnym spotkaniu zajmowaliśmy się już zdobieniem tych świeczników i rzeźb za pomocą różnego rodzaju farb. Na trzecim spotkaniu zajęliśmy się papierową wikliną. Papierowej wikliny powstały różnego rodzaju wazony, pudełka, również świeczniki. Na dzisiejsze spotkanie seniorzy mieli zadaną pracę domową, żeby wykonać jeszcze jakieś dodatkowe rękodzieła z tej wikliny papierowej. Dziś seniorzy wykonają koszyczki, kwiatki z krepiny, z bibuły krepinowej. Spotkanie dzisiejsze, spotkanie wokalne podsumowujące prawie już projekt Rozsmakowanie w kulturze ma na celu powtórzenie nauczonego materiału przed koncertem, który niebawem nastąpi. Staramy się materiał dopracować do perfekcji, wszyscy mają opanowane teksty, melodie, interpretacje. Staramy się, żeby ten koncert wypadł godnie. Podstawowym zadaniem naszej grupy było stworzenie, wymyślenie, napisanie hymnu, pieśni, która podsumuje projekt. Jest to hymn, którego tekst napisali wspólnie uczestnicy spotkań wokalnych, do którego ja napisałem muzykę. Później przejdziemy do materiału, nad którym wcześniej pracowaliśmy. Są to piosenki biesiadne, turystyczne.
spotkanie, które jest jednocześnie podsumowaniem projektu Rozsmakowani w kulturze. Witam naszych gości, pana prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, pana Ireneusza Niemiarowskiego. Witamy pana przewodniczącego Rady Gminy Żłów, pana Romana Jakubowicza i Rady Gminy Żłów. Witamy pana wójta Gminy Żłów, pana Grzegorza Matuszaka. Szanowni Państwo, ja bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa wszystkich w tym szczególnym miejscu, jakim jest nasza sala w Domu Kultury w Kowalewku. Projekt, który zgromadził wiele osób, które z projektu myślę wyciągnęło bardzo wiele wrażeń, wiele talentów się pojawiło, ale to, że tutaj mamy projekt, że ludzie mieli możliwość, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tego projektu, to szczególna zasługa osoby, która to zaproponowała. Siedzi tutaj przede mną prezes, ale zawsze tytułuję senator. Mowa o panu senatorze Ireneuszu Niemiarowskim, który jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem tego, że dzisiaj mamy możliwość spotkania się, mamy możliwość goszczenia tutaj wszystkich Państwa. To osoba szczególna, która naprawdę w wielu kwestiach nas wspiera. I to nie tylko dzisiejsze spotkanie, ale w tym tygodniu, w poniedziałek zakończyliśmy jeden projekt, dzisiaj kończymy drugi. I myślę, że to nie nasz ostatni wspólnie zrealizowany projekt, panie senatorze. Szanowni Państwo, panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Nie wiem, czy zasłużyłem. Myślę, że co do miejsca, myślę o gminie, to pewnie jakiś wpływ miałem. Natomiast jeśli chodzi o program, to pani Joasia Kukulska miała znacznie większy. Nie mówiąc o tym, że doglądała tutaj całego programu, jego realizacji, nie tylko tego. W tej chwili realizujemy, pani Asiu, 5 projektów. Ten jeden już jest, no 6. 6 projektów w ramach Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkiego Polskiego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego. I moim zadaniem i całej naszej załogi jest wytwarzanie takich warunków, takiego działania, żeby budzić aktywność sołectwa, gmina, żeby pomagać tym, którzy już są aktywni i próbować wyłaniać następnych. I to jest ten motyw i to jest to, co przewodzi naszej działalności w wielu aspektach, bo realizacja tych grantów to jest jedno, ale przecież działamy na co dzień. Nie tak dawno obchodziliśmy 25-lecie Gazety Sołeckiej. Po co tą Gazetę Sołecką wydajemy co miesiąc? W grudniu będzie 300 numer. No właśnie, żeby dostarczać informacje, żeby edukować, żeby wspierać, chwalić, przede wszystkim chwalić, ale jak trzeba, to też i krytykować. To jest wieloletnia, długa działalność. Fundusz Sołecki też w tym celu zainicjowałem, w tym celu zaproponowaliśmy i parlament przyjął. Jedną ustawę, drugą ustawę. Dzisiaj ogromna większość wsi w Polsce ma możliwość na bazie tych kilkunastu, czasem kilkudziesięciu tysięcy usiąść ze sobą domu swoim, czyli w świetlicy wiejskiej, zastanowić się, co z tym zrobić i co robić w latach następnych, żeby lepiej się żyło, żeby jakość życia wzrastała. To jest bardzo potrzebne, zawsze było potrzebne, w przyszłości będzie jeszcze bardziej potrzebne. Natomiast chcę powiedzieć, że ten program był specjalnie przeznaczony do seniorów, do 60+. I mogę powiedzieć, młodszych jest niewiele, mogę powiedzieć, że nas zaraz jest więcej. My niedługo będziemy rządzić, jak mądrze pomyślimy. Ale o tym też nie będę mówił. Nie, seniorzy mają bardzo wiele potrzeb, różnych. I tych smutnych, bo często chorują, potrzebują opieki paliatywnej, innej. Często mają niskie, a lekarstwa są drogie i tak dalej. Ale też żyjemy wszyscy dłużej, seniorzy żyją dłużej,
mają różne umiejętności, mają potrzebę bycia razem. Dzisiejszy Festiwal Kultury Lokalnej stanowi zwieńczenie 10-miesięcznych degustacji kulturalnych grupy seniorów z gminy Żbów w ramach projektu pod nazwą Rozsmakowanie w kulturze, realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żbowie. Jest także doskonałą okazją do świętowania sukcesu i integracji z pozostałymi mieszkańcami gminy. Projekt, obfitujący bogactwem różnorodnych działań, miał na celu wzrost uczestnictwa mieszkańców lokalnych wspólnot w wieku 60+ w lokalnej kulturze. Do odkrywania niezwykłych smaków kultury zaproszono seniorów z gminy Żbów i gminy Kawęczyn w powiecie tureckim. Seniorzy brali udział w wyjazdowych degustacjach kulturalnych, między innymi byli na koncercie Nasz Portret, piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Na premierowej operze Falstaff, operze Nowa w Bydgoszczy. Na spektaklu Brunch w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Odwiedzili również najzabawniejsze muzeum w Polsce. Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. Seniorzy odwiedzili również gościnne strony powiatu kościańskiego, podążając szlakiem podróży z panem Tadeuszem. Ostatnio są sposoby, no założyły moje chłopyszki.